Witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj chciałam zaprosić Was na taki film o wszystkim i o niczym i mam nadzieję, że po oglądnięciu tego filmu zostanie mi wybaczone to, że znowu ta cała nieregularność, bo trochę się wytłumaczę z ostatnich kilku miesięcy i dlaczego było akurat tak, a nie inaczej. Jak sami widzicie, jestem teraz w innym miejscu, za mną jest inne tło, a ja siedzę teraz właśnie na swoim łóżku w nowym mieszkaniu, ale do tego dojdziemy troszeczkę później, dlatego że No sami zobaczycie, po prostu oglądajcie do końca. W ostatnim czasie, a mam na myśli tutaj naprawdę sporo długich miesięcy mojego życia, wydarzyło się naprawdę bardzo wiele. Dlatego też tak znikałam i pojawiałam się, żeby potem znowu zniknąć i to tak sobie się toczyło i ja nawet nie zauważyłam, kiedy minęło tyle miesięcy. To nie było tak, że ja nie miałam pomysłów na filmy, bo miałam ich naprawdę bardzo, bardzo wiele. Ale chodzi tutaj o to, że wolałam poświęcić czas sobie samej, zebrać siły, zebrać się w sobie i zacząć zupełnie inaczej, od nowa. I tak się stało. I tak też się stało, że odstawiłam leki, zakończyłam moją terapię, zaczęłam być szczęśliwa, zaczęłam żyć inaczej, zmieniłam podejście do życia, wychodzę do ludzi, jest mnie więcej wszędzie w życiu, tak no oprócz na kanale, ale to się poprawi teraz. A wszystko dzięki osobom, które poznałam, które nakierowały mnie na tą drogę i którym jestem bardzo wdzięczna. Teraz jest teraz i szczerze powiem Wam, że mimo że próbowałam, żeby było inaczej, to za nic mi się nie udawało. I myślę, że nie ma sensu próbowania żyć albo w przeszłości, albo w przyszłości, bo faktycznie teraz jest jedynym momentem, gdzie możemy coś zmieniać. Zrozumiałam bardzo wiele, zaakceptowałam to, co mi się przytrafiło kiedyś, zaakceptuję to, co dzieje się teraz i w ten sposób zaczęłam po prostu normalnie żyć. Nie tak jak kiedyś, bo kiedyś się dobijałam wszystkim, a teraz nie ma tak, że ja nie mam problemów, bo ja mam nadal, mam zmartwienia, mam stres i w ogóle związane też ze zmianami, które czekają mnie jeszcze nadal, ale jestem tutaj, jestem szczęśliwa i naprawdę zmiana podejścia do życia, zmiana sposobu myślenia pomogła mi w tym, żeby siedzieć tutaj przed Wami i być po prostu tutaj dla Was w tym momencie, bo szczerze przyznam, że nagrywam ten film już czwarty raz, ale się nie poddałam i mam nadzieję, że tym razem mi wyjdzie. Także łapkę w górę dla motywacji. Ale wracając, staram się nie patrzeć na to, co było, nie patrzeć za bardzo w przód, wiadomo, że trzeba mieć tam jakieś perspektywy, ale staram się podejmować decyzje tak, żeby w tej chwili one były dla mnie jak najlepsze, staram się wsłuchiwać w siebie i też Was do tego zachęcam, bo naprawdę to dużo daje. Bo dzięki temu tak wszystko powoli toczy się w swoim tempie, albo no, czasami szybko, ale postępuje tak, jak mi się wydaje, że powinno być i jestem z tego zadowolona. Zmiany, które dokonałam w ciągu ostatnich miesięcy są ogromne. Są naprawdę ogromne, bo kiedyś byłam zupełnie kimś innym, teraz jestem zupełnie kimś innym. I wszystko, dosłownie wszystko się zmieniło. I przy tym na moment chciałabym się teraz zatrzymać. Bliscy. Jak reagowali bliscy na to, że jak ja się zmieniłam w tak krótkim czasie o dosłownie 180 stopni. I tutaj naprawdę mogłabym sporo na ten temat powiedzieć. Bo jak mogą zareagować bliscy na osobę, która kiedyś patrzyła sobie w sufit przez prawie 2 lata, ledwo wychodziła z domu, jak wychodziła, to często było to z przymusu i byłam raczej osobą milczącą, nie wychodziłam nigdzie, a teraz chodzę sobie ze znajomymi, spotykamy się razem praktycznie codziennie z kimś i dla mnie to nie jest ucieczka, broń Boże, tylko że po prostu to jest mój wybór. I jak oni na to zareagowali? No zareagowali bardzo różnie przede wszystkim. Bo szczerze powiem Wam, że był moment, w którym zwątpiłam. Zwątpiłam w to, że jest ktoś ze mną. Poczułam się strasznie samotna z tym wszystkim, z tymi zmianami. I naprawdę miałam chyba tylko 2 osoby, które mnie tak rozumiały i które mnie wspierały w tym wszystkim i mówiły, okej, to jest dobra droga, ale i tak nie, mimo tego czułam i od nich taki dystans. Bo miałam wrażenie, że ja strasznie biegnę szybko do przodu, a te osoby zostają w tyle. Wszyscy moi bliscy, rodzina, przyjaciele, że oni zostają z tyłu i patrzą na to, jaka byłam kiedyś i zastanawiają się, czy w ogóle możliwa jest zmiana aż tak w tak krótkim czasie przy osobie, która miała naprawdę depresję, tak? Miałam leki, brałam i w ogóle i teraz jest wszystko zupełnie inaczej. I ja właśnie przez to, że wszystkie zmiany u mnie były tak gwałtowne, miałam wrażenie, że zostałam z tym wszystkim naprawdę sama. Ale sobie z tym poradziłam.
bo wystarczyło zebrać się w sobie, poukładać sobie w głowie, czy na pewno ta droga jest taka, jaka ma być, i porozmawiać z tymi osobami. I to dużo mi dało. Ale co ja chcę Wam przez to wszystko powiedzieć? Każdy, dosłownie każdy, codziennie się zmienia. Każdy dokonuje jakichś mniejszych czy większych zmian. I to polega na tym, żeby każdy robił to w swoim tempie. Dążył do szczęścia w swoim tempie, nie patrząc na innych, bo inni sobie poradzą. Nie chodzi o to tutaj, żeby być egoistą i odpychać wszystko i wszystkich, tylko trzeba też słuchać innych, ale żeby robić to właśnie w swoim tempie, nie narzucając komuś tempa, ani żeby ktoś nie narzucał nam tego tempa. Tylko robić wszystko tak, jak się myśli, że powinno być. Myślę, że przede wszystkim nie można trzymać się tego, kim kto kiedy był. Kim był tydzień temu, dzień temu, miesiąc temu, rok temu i tak dalej, i tak dalej. Bo to blokuje nas samych. To blokuje nas samych i przynosi strach. Bo nagle przychodzą myśli, że ktoś jest inny, że on na nas nie patrzy już tak, jak na nas patrzył, że się zgorszył, cokolwiek znaczy to słowo, ale to teraz nie wnikajmy w to. Na przykład moje relacje. Przez to, że ja się tak bardzo zmieniłam, zaczęły się bardzo gwałtownie również zmieniać. I to było tak, że kiedy ja już poczułam, że jestem tym, kim chciałabym być, kim chcę być, nagle odeszło kilka osób z mojego życia, ale przyszły nowe i one zostały i są, i niektóre zostały z wcześniej, tak? I wtedy mam świadomość tego, że dzieje się dobrze, mimo wszystko. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby dać temu po prostu przepłynąć. Ja teraz cieszę się z tego, gdzie jestem i jestem z tym szczęśliwa. I cieszę się też dlatego, że wiem, kto przy mnie został, kto był warty tego wszystkiego, żeby ze mną razem przez to przejść, kto mi pomógł, a kto się odwrócił. I to bardzo dużo mi dało. A wiem, że mogę się cieszyć, bo jestem teraz sobą, na tyle, na ile potrafię, na tyle, na ile jestem w tym momencie, to jestem sobą, naprawdę, nie udaję nikogo. I nie chcę udawać nigdy nikogo. Jestem szczęśliwa, bo wiem, że te relacje są po prostu prawdziwe i autentyczne. I w tej wielkiej, ogromnej plątaninie, w tym filmie o wszystkim i o niczym, dochodzimy do tego, że siedzę właśnie we własnym mieszkaniu we Wrocławiu, a raczej w pokoju, który wynajmuję w mieszkaniu. O! I chciałam Wam powiedzieć, że przeprowadzka. No, myślę, że jeśli będziecie chcieli kiedyś, to nagram film jakiś, nie wiem, taki luźny film, albo zrobimy jakiegoś live'a na grupie. O! Dawno tego nie było. Chciałam Wam powiedzieć, że naprawdę cieszę się, że tę decyzję podjęłam. Podjęłam ją już w lutym i w tym momencie jestem bardzo szczęśliwa, bo mimo że przyniosło mi to naprawdę sporo stresu, czy ja sobie poradzę i tak dalej. Tak, to się dzieje. Mimo że było wcześniej pół roku do przeprowadzki, ja teraz siedzę w tym mieszkaniu i siedzę sobie, nagrywam dla Was film, pierwszy film w nowym mieszkaniu. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że to padło na Wrocław. Nie byłoby tak, gdybym tego tak bardzo nie chciała. A wiem, że mimo właśnie trudności, mimo ludzi, których straciłam, mimo wszystkich sytuacji, które miały miejsce, ja tutaj jestem szczęśliwa, bo uporczywie szłam do celu, jak zwykle. I nie byłoby tak też, gdybym się dobiła tym, że ktoś się ode mnie odsunął, albo gdybym słuchała moich znajomych, którzy mówili: Ola, to jest głupi pomysł, ty sobie nie dasz rady. Ja słuchałam siebie i jestem tutaj i mam wrażenie, że jestem naprawdę szczęśliwa. Jeszcze takie szczęście we mnie nie było, bo tryskam energią. Może tego nie widać, ale naprawdę tryskam energią, tylko trochę jestem dzisiaj zmęczona. I nie byłoby tak, gdybym stwierdziła, że chwila, która jest w tym momencie, jest najważniejszą chwilą, bo jest najważniejszą chwilą i to chyba zrozumiałam najbardziej. Mam nadzieję, że ten telewizor od mojego współlokatora bardzo nie przeszkadza. No co, teraz jest właśnie teraz i to teraz nigdy do nas nie powróci, dlatego myślę, że najważniejsze jest podejmować decyzję właśnie w tym momencie, tak jak uważamy, że jest dla nas najlepiej. To, czy dam sobie dalej radę, pokaże czas. I to, czy kto będzie w moim życiu, również pokaże czas. Od czasu wszystko jest zależne, ale pamiętajcie, że naprawdę nie można patrzeć wstecz ani za bardzo w przód. Ale mogłabym tak wymieniać i wymieniać to wszystko, ale chciałabym, żebyście też sobie nad tym trochę przystanęli i trochę to przemyśleli. Także zostawiam Was z taką
nie wiem, ze wszystkim, co by powiedziałam. Przepraszam Was, że ten film jest taki pogmatwany, ale widocznie tak jest teraz w mojej głowie i widocznie tak teraz ma być. Także mam nadzieję, że zostanie mi to wybaczone. Jestem trochę szalona, jestem trochę pogubiona jeszcze w tym wszystkim, bo ja nie wierzę, że to wszystko dzieje się naprawdę. Jeszcze w to nie wierzę, bo to jest za piękne, żeby było prawdziwe. I chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że biorę się teraz za większy projekt, a raczej chciałabym się za niego zabrać. Jestem we Wrocławiu, może coś tutaj nagram. Więc nie obiecuję, kiedy będzie następny film, ale chciałabym w końcu wrócić do tych filmów, które tak naprawdę budowały ten kanał, bo tak ostatnio to jest troszeczkę z tym słabo i ja się postaram. Ja wrócę i będę tryskać tutaj energią i będzie wszystko super. Także mam nadzieję, że już kolejny film będzie taki, jaki naprawdę chcę, żeby był, bo ten to jest taki trochę o wszystkim. O wszystkim. On jest o wszystkim i o niczym i... Nie wiem, mam nadzieję, że coś z niego wyciągnęliście. A żebyście byli poinformowani, kiedy będzie ten film, bo ja nie wiem, kiedy będzie kolejny film, to zapraszam Was do opisu. Tam są wszystkie strony, nazwy i tak dalej, gdzie możecie mnie znaleźć, więc wbijajcie do opisu, dołączajcie do grupy na Snapa, bo tam są informacje na temat filmów. Także zapraszam Was serdecznie. No i zachęcam też do dania suba i naciśnięcia tego głupiego dzwoneczka, o którym wszyscy teraz mówią. I co, jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. I na sam koniec chciałabym powiedzieć Wam jedno zdanie. Chciałabym, żebyście pamiętali, że teraz jest tak, jak ma właśnie w tym momencie być. I z tym Was zostawiam i do usłyszenia w kolejnym filmie, do zobaczenia czy coś. Pa, pa!